Zakończyła się już budowa ulicy Szczęsnowicza wiodącej od Szpitalnej przez Reja do Pułaskiego. W bieżącym roku w Suwałkach generalnie powstało sporo nowych dróg. Głównie są to trakty osiedlowe. Zakończyła się również budowa dwóch ulic w sąsiedztwie ulicy Staniszewskiego, gdzie powstaje duże osiedle domów jednorodzinnych. Przy ulicy Staniszewskiego miasto miało do sprzedaży ponad 70 działek i praktycznie już wszystkie z tych działek mają swoich nabywców i powstaje tam bardzo dużo domów, zatem konieczna była tutaj budowa tych dróg. Dwie drogi osiedlowe właśnie są już tam wybudowane i również oddane do użytkowania. Kończy się również budowa ulic osiedlowych w sąsiedztwie ulicy Zastawie. Mam tutaj na myśli ulicę Francuską i Włoską. Bardzo duża inwestycja, bo warta blisko 7 milionów złotych, ale na te drogi mieszkańcy tej części miasta czekali naprawdę bardzo długo, bo niektóre z tych domów są już tam wybudowane od niemalże dekady. Do dróg osiedlowych nie można natomiast zaliczyć największej w ostatnim czasie inwestycji, ulicy Stulecia Niepodległości, której budowa, podobnie jak w przypadku Pileckiego, pełna była perturbacji. Inwestycja wykonana, prace odbiorowe dobiegają już ku końcowi. Myślę, że w pierwszej dekadzie grudnia oddamy już ją oficjalnie do użytkowania i będzie ona całkowicie przejezdna od ulicy Utrat aż do ulicy Syneńskiej. Ten ciąg komunikacyjny rozpoczynający się ulicą Leśną ma przeprowadzić nas aż do ulicy Pułaskiego. Część w postaci wspomnianej ulicy Rotmistrza Pileckiego już jest, natomiast brakuje połączenia od Syneńskiej do Północnej. Tę część trasy podzielono na dwa odrębne inwestycyjnie odcinki. Takim ostatnim elementem będzie wybudowanie odcinka między ulicami Syneńską a Północną. No i jest tutaj dobra wiadomość, bo właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę odcinka ulicy od Północnej do ulicy Wylotowej. Przetarg został już rozstrzygnięty. Spośród czterech ofert komisja wskazała suwalski PDM, który zadeklarował zbudowanie tego fragmentu trasy za niespełna 4 200 000 zł. Najdroższa z ofert opiewała na ponad 6 milionów. Jest to dobre rozstrzygnięcie przetargowe, ponieważ my szacowaliśmy wykonanie tej inwestycji na ponad 6 milionów złotych, zatem pojawiają się tutaj bardzo fajne i dość duże oszczędności. Firma będzie musiała tę inwestycję wykonać do połowy października przyszłego roku. Do wykonania pozostanie tylko odcinek z wiaduktem nad torami. Będzie ona wymagała budowy pierwszego w naszym mieście wiaduktu nad torami. Takiej konstrukcji jeszcze drogowej w Suwałkach nie ma, zatem będzie to dość skomplikowana i na pewno droga w wykonaniu inwestycja, ale mamy tutaj nadzieję na to, że uda się na to pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, które zresztą już się staramy i jeżeli tak się stanie, myślę, że realnym jest, by ten odcinek był gotowy do końca 2023 roku.